Witam wszystkich. Ostatnio mój silnik zaczął wydawać dziwne dźwięki. Jest takie pyrkanie dochodzące do góry z grilla. Po wejściu pod samochód okazało się, że jest to dziura w wydechu. Generalnie chyba już wcześniej było to czymś smarowane, bo się kruszy pod palcami. Chyba, że to sama uszczelka, która po prostu czasy świetności ma już ze sobą. Mam tutaj nowe filmy RL Ring plus jakaś tam pasta do montażu wydechów. Na początek może odrdzewiacz, żeby trochę może poluźnił te śruby. No i trzeba rozmontowywać. Dziura jest tutaj, ale myślę, że po prostu wymienię obie. Skoro ta też jest już taka skrodowana. Śruba obraca się swobodnie, czyli najwyraźniej nie jest do niczego przykręcona. To trochę utrudnia sprawę. Ok, śruby z tej strony odkręcone. Z tej strony w ogóle luźne. Jak widać, rura się generalnie rusza na wszystkie strony. Jeszcze trzeba ten uchwyt odkręcić. Resztka uszczelki. No cóż. Trzeba to jakoś teraz zmienić. Jedna ze śrub z tej strony, jak widać, nie trzymająca do niczego. Masakra po prostu. Na tym też jeszcze jest uszczelka. Też w jakimś ubogim stanie. Ogólnie druga uszczelka też już dokonała żywota. Teraz jakoś trzeba założyć te nowe. To jest problem taki, że ciężko zciągnąć wydech tak daleko, żeby zeszedł z tych śrub. A z kolei na tym tych śrub w ogóle nie ma. Więc i tu źle, i tu źle. Więc z tym będzie jeszcze pół biedy. Chociaż widzę, że ten gwint też już zaraz odleci. Wszystko jest po prostu przewarte rdzą. Pozostanie mi chyba montowanie na uchwycie wydechu plus ściśnięcie i zawalenie wszystkiego pastą, żeby to jakoś działało. Nie pozostaje nic jak zaimprowizować troszkę. Wydech, jak widać, czarny w środku. W sumie trudno się dziwić po 15 latach. No nic, będę musiał to zamontować tak po prostu. Wysmarować pastą, docisnąć tą rurę śrubą i liczyć, że to wystarczy przynajmniej na jakiś czas, aż uda mi się dospawać nowe te śruby. Po prostu masakra. Ciekawe, że ta pasta praktycznie nie pachnie niczym w ogóle. Przecież czuję się, jakbym smarował psią kupą, szczerze mówiąc. Czytałem też, żeby nie walić tej pasty za dużo. Skoro się utwierdza pod wpływem temperatury, żeby nam nic się nie po ściśnięciu nie wlazło do wydechu i nie poleciało do katalizatora. Niestety nie mam takich luksusów, żeby dawać mało, bo za bardzo nie mam też czym ścisnąć tych rur. Nie mam niestety długich obejm, więc połączę dwie krótkie. Może nie jest to najlepsze połączenie, ale przynajmniej ściska dwie końcówki. Teraz trzeba będzie to dokładnie wysmarować pastą. Powinno tylko wytrzymać na tyle długo, żeby ta pasta zdążyła stwardnieć. I powinienem jakoś się dotoczyć do jakiegoś zakładu, gdzie mi to pospawają albo coś z tym zrobią. Thank you.
No chyba pomogło. Nie czuję już nic. Coś tu jeszcze pyrka, ale to jest chyba jakoś chyba głębiej z katalizatora. Natomiast tutaj nic się nie dzieje. Chyba nie ma już żadnych dziur. Chyba trochę pomogło, także spoko. No cóż, na razie wystarczy. Trzeba będzie jakoś dospawać te śruby. Ok, minęła doba od poprzedniej, powiedzmy, naprawy. Niestety część tej pasty chyba została wydmuchana. Nie wyschła dokładnie, no i znowu jest tu dziura i czuć wylatujące spaliny i wciąż jest ten sam efekt. Zatem będzie trzeba to jeszcze raz zrobić. Natomiast tym razem trochę bardziej brutalnie. Dowiedziałem się, że te śruby, które są tutaj oryginalnie, przychodzą generalnie razem z tą częścią katalizatora. Znaczy one są tutaj po prostu wbite i wystaje gwint, więc jak kupuje się cały ten element, to te śruby już tu są. Nie wiem, dlaczego nie mam po prostu dziur, żeby sobie śruby założyć. W każdym razie moje już przerdzewiały, więc będę musiał je rozwiercić, co nie jest takie proste, zwłaszcza, że tutaj jest jeszcze jakiś łeb śruby. No i cóż, oryginalnie to były śruby dziesiątki. Mam ósemki, mam dziesiątki, zobaczymy. Jak mi się znudzi wiercenie, to może założę ósemki. Także do roboty. Minęło parę dni. Jak widać, druciarstwo postępuje. Wiem, że wygląda to tragicznie, ale przynajmniej pozwoliło mi to jeździć przez te parę dni. Auto nie musiało stać w garażu. Ogólnie dowiedziałem się trochę więcej na ten temat. No oczywiście okazuje się, że jest to dość powszechny problem w R46 mimo wszystko. To znaczy te śruby rdzewiają bardzo często. No i wtedy robi się problem. Patrzyłem po zagranicznych forach między innymi. Z tego co widziałem, to u innych to wygląda dość, powiedzmy, prosto. To znaczy te śruby, które są tutaj, czy te główki śrub są tak wyraźnie dość oddzielone od tego. I najlepszym wyjściem po prostu, jeżeli ktoś coś takiego ma, postaram się wrzucić zdjęcie, to jest po prostu zalać to wszystko jakimś odrdzewiaczem. Potem po prostu powalić młotem. Jeżeli na przykład mamy kawałek wystającego gwintu, który jeszcze nam tu został, to po prostu powalić młotem albo jakiś wybijak zastosować. I generalnie da się te śruby wybić, no i to jest dość łatwe do naprawienia. Ewentualnie można jeszcze próbować podgrzać jakimś palnikiem te miejsca, wtedy powinno być trochę prościej. Natomiast polecałbym uważać na przykład na sondy lambda, to znaczy najpierw je wykręcić, zanim zaczniemy coś tutaj majstrować, żeby sobie sondy nie uszkodzić. No albo w jakimś zakładzie, który się tym zajmuje, powinni to zrobić w miarę szybko i sprawnie. No u mnie to niestety chyba odpada, bo to wszystko jest zardzewiałe i zlepione razem. Inną opcją jest odciąć po prostu kawałek rury. Pytałem się w jednym zakładzie. Goście niestety złapał za głowę. Może powinienem jeszcze jechać do innego. Problem jest taki, że jeżeli chcemy odciąć, po prostu przyswałać nową flanszę, no to miejsca tutaj jest bardzo mało i ciężko tutaj cokolwiek zrobić, więc podejrzewam, że spawanie tego na samochodzie może być dużym problemem. Można oczywiście wyjąć cały ten kolektor wydechowy. Niestety, żeby to zrobić, trzeba praktycznie na pewno podnieść silnik do góry, ponieważ nie wyciągniemy tego kolektora bez ściągania uchwytu silnika, znaczy tego mocowania z prawej strony. Także i tak źle, i tak niedobrze. No. Ogólnie lipa straszna. Ja, jak widać, zastosowałem tutaj druciarskie opaski, ale przynajmniej trzymają. Teraz to będę wszystko ściągał. No i wracam do chyba wiercenia. Spróbuję to jeszcze obledrzeć z tej rdzy, z tego wszystkiego. I zobaczę, co z tego wyniknie.
jest jakieś światełko nadziei. Spiłowałem to trochę takim krążkiem na wiertarce z papieru ściernego. Jak widać, jest wyraźna separacja pomiędzy śrubą a flanszą. Także być może to nie jest tak całkowicie zaspawane. Może uda się to jakoś wybić albo coś z tym zrobić. Także będę kontynuował i zobaczymy. Więcej szlifowania tym kółkiem z papieru ściernego na wiertarce. Wciągnąłem wydech, żeby było prościej. I teraz, jak widać, zeszlifowałem trochę te flansze i tutaj wyraźnie widać te oryginalne śruby. Tutaj już trochę wcześniej wierciłem, więc to jest dziura. Ale na tych trzech jest wyraźna śruba. Teraz to spróbuję jakoś namoczyć w odrdzewiaczu. Troszkę tutaj też spiłowałem, więc potem będę spróbował przynajmniej to jakoś wybić. A jak nie, no to zostaje mi wiercenie. Jedna została wypchnięta. Akurat ta, którą rozwiercałem, jeszcze krzywo nawierciłem, ale nieważne, udało się wypchnąć. Jak widać, używałem ściągacza do łożysk i tak naprawdę ściągnąłem go jak dźwignię. Nie dało się go normalnie używać. Nieważne, jedna jest. Teraz widać, jak to wygląda. Są tutaj takie rowki i tak to zostało wbite. Poszło mnóstwo odrdzewiacza, mnóstwo walenia, mnóstwo ściskania, ale jedno wylazło. Parę godzin później, jak widać, to pierwsza wyszła, reszta nie chciała, więc chwyciłem za wiertła i generalnie są postępy. Mam wszystkie cztery dziury jakoś rozwiercone. Teraz to muszę oczywiście powiększać, ale o tym może będę później opowiadał. Natomiast, jak widać, da się. Kolejne godziny mijają. Jak widać, dziury się powiększają. Tutaj, gdzie była wypchnięta, no to zmieści się dziesiątka. Tutaj rozwierciłem wiertłem dziewiątką, więc ósemka śruba, myślę, że spokojnie wystarczy. Tutaj w tym momencie weszłaby tylko szóstka śruba, w sensie. W sumie chyba wystarczy. Spróbuję to jeszcze powiększyć. Jak się nie uda, to po prostu wstawię tutaj śrubę szóstkę, bo już mi się naprawdę nie chce. Tu nawet jeszcze widać resztkę tej śruby nabitej. Próbowałem to potem jeszcze wybić po nawierceniu, ale to w ogóle zero reakcji. Po prostu jakoś totalnie zapieczone czy zaspawane. Tutaj też była śruba, już jej nawet nie widać. No i tu też była, już tutaj już nawet nie próbowałem tego wybijać, bo to już ciężko tu manewrować przy tej ściance, więc spróbuję to jeszcze rozwiercić. No i to w zasadzie będzie tyle. No dobra, próbowałem to jeszcze rozwiercić. To już ciężko idzie, a to, że tutaj są, to jest przy samej ścianie, to też nie pomaga. No ale trudno, śruba szóstka się tu zmieści, więc to wystarczy. Tu będą ósemki, tu będzie dziesiątka. No i to chyba będzie wystarczająco. Także zacznę to teraz składać. Podwieszę z powrotem wydech, no i założę śrubę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i ostatecznie śruby wkręciłem. Tu jest dziesiątka, dwie ósemki, tutaj jest szóstka. Założyłem dwie nakrętki na nią, żeby lepiej trzymała. Ale ogólnie wszystko zaciśnięte. To, co brązowe na tych śrubach widać, to jest smar miedziany, żeby nie przerdzewiały. Jeszcze to popsikam miedzią w sprayu, ale generalnie wydaje się, że jest ok. Tutaj nawet troszkę ta pasta, którą nałożyłem, została wyciśnięta. Znaczy, że się dobrze ścisnęły uszczelki. No dobra, to teraz jakieś podsumowanie. Jak widać, da się w garażowych warunkach. Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem, to przede wszystkim spróbować podgrzać te pozostałości śrub, które mamy palnikiem, jeżeli mamy palnik, i próbować je wybić, albo jechać gdzieś do warsztatu, gdzie nam to spróbują wybić, i będziemy mieć po prostu otworne śruby. Jeżeli się nie da, tak jak ja tu miałem dość mocno zapieczone i tak dalej, no to wtedy najlepiej rozwiercić
I jeszcze bardziej ekstremalnym rozwiązaniem będzie wyciągnąć ten katalizator cały i odciąć po prostu rurę i przyspawać nową flanszę. Ale to już jest ekstremalne rozwiązanie, bo trzeba, tak jak mówiłem wcześniej, podnosić silnik, żeby w ogóle wyciągnąć ten katalizator, także to nie jest takie proste. Więc myślę, że lepiej celować w wiercenie. Ja tutaj założyłem śruby 1/10, 2/8, 1/6. Na samych szóstkach wątpię, żeby to się trzymało, więc przynajmniej 8, żeby były. Tutaj na szczęście mi jedno wylazło, więc 10. Tu nawet mam to jeszcze wyciśnięte. No i założyłem takie nakrętki z takim wieńcem. Generalnie przynajmniej 8, tak jak powiedziałem. Tutaj miałem na szczęście dziurę, więc założyłem 10. Wszędzie smar. Pasta silikonowa, nie silikonowa, tylko do uszczelniania wydechów. Jakaś tam marketowa, ale jest. Oczywiście uszczelki. Na śrubach jest smar miedziany. Ja to jeszcze popsikam za chwilę miedzią sprayu. Jeżeli chodzi o wiercenie, ja to robiłem najtańszą marketową wiertarką. Jakoś dała radę, nic się nie stało. Więc dużo ważniejsze są wiertła. Używałem zwykłych wierteł do metalu, zwykłych HSS. Dopóki są dobre i ostre, to nawet dobrze to idzie. Natomiast przyznaję się, że kilka spaliłem wręcz i już się do niczego nie nadają. Ale polecam generalnie mieć cały zestaw wierteł i zacząć od najmniejszego, jakie mamy, i wręcz idąc jeden po drugim w rozmiarach. Nie skakać po dwa, typu 2, 4, 6 i tak dalej, tylko jakie mamy, to taki używać po kolei, żeby to po kolei rozwiercać, bo to jest jednak dość twarde. Jak widać, się da, także cierpliwość. No i po paru godzinach wiercenia można się cieszyć z nowych dziur. Jeszcze muszę przerwać na moment, ponieważ zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy, mianowicie środki ochrony osobistej. Pamiętajmy, że tutaj wiercimy w metalu, więc wszędzie lecą opiłki, a raczej wolelibyśmy, żeby nam nic do oka się nie wbiło. Tak więc przynajmniej okulary, maseczka na twarz. Ja miałem jeszcze bluzę z kapturem i długi rękaw, także przynajmniej jakaś podstawowa ochrona powinna być. Także to chyba tyle. No, mam nadzieję, że to już będzie spokój z tym miejscem. Przepraszam za wcześniejsze druciarstwa, no ale jakoś trzeba było jeździć. Mam nadzieję, że to już pozostanie na stałe. Nie będzie problemów. Także... Aha, zapomniałem o tym powiedzieć. To było bardzo przydatne, żeby wypolerować całą tą powierzchnię, no i przy okazji zetrzeć kawałek tego, tej rdzy stąd, oryginalnie. Także polecam, to jest jakiś P60 na kółku. No i to wszystko, także dzięki za uwagę, pozdrawiam.